Siemanko, cześć, jestem Paweł i witam Was ponownie na kanale Move Your Golf. W dzisiejszym odcinku zachęcę Was do grania w golfa i opowiem Wam o tym, jak możecie zacząć swoją przygodę z tym pięknym sportem. Porozmawiamy sobie o tym, gdzie i jak zacząć, co potrzebujecie mieć na start, czego nie potrzebujecie mieć na start, ile Was to będzie kosztowało czasu, ale przede wszystkim ile Was to będzie kosztowało pieniędzy. Więc zachęcam do subskrypcji, obejrzenia i lecimy z tematem. Dobra, jeszcze taka jedna szybka przerwa mała na reklamy. Od dzisiaj nowym oficjalnym sponsorem mojego kanału został Golfim. Witam. Super sklep, świetny sprzęt, świetni fitterzy, idealnie dobrane mikijaszki. Jestem już po krótkiej sesji treningowej przed Polish Open. Kije są świetne, wyglądają super, grają super. Polecam, zachęcam, Katowice, więc zachęcam do przyjazdu. A teraz koniec bloku reklamowego i lecimy do odcineczka. Czemu właściwie mam zacząć grać w golfa? Jest kilka artykułów. Jak zacząć? Jest kilka informacji. Ale czemu? To jest dobre pytanie. Więc czemu ja zacząłem grać w golfa i co mnie do tego sportu przyciąga? I przy okazji rzucę Wam też kilka faktów a propos tego. Więc czemu ja gram w golfa? Gram w golfa, ponieważ kocham ten sport. Jest on dla mnie sportem, który uprawiam ponad pół życia. I właściwie sobie nie wyobrażam życia bez niego, ponieważ jest to moja forma spędzania czasu ze znajomymi. Odnajduję się w tym jako sportowiec, bo lubię sporty indywidualne. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu. I absolutnie moją ulubioną rzeczą a propos golfa jest picie kawki na tarasie, siedząc sobie na polu golfowym i jest wtedy pięknie. Niesamowicie natomiast boli mnie to, że tak mało ludzi podziela tą moją pasję, ponieważ jest to super sport i za każdym razem, jak rozmawiam z ludźmi, słyszę kilka różnych odpowiedzi na pytanie, czemu jeszcze nie zaczęli grać golfa albo czy chcieliby spróbować grać golfa. To klasycznymi odpowiedziami na to pytanie są, po pierwsze, że jest to sport nudny. Że jest tu mało rywalizacji. Że nie idzie się przy tym zmęczyć. Że jest to sport dla starszych panów. Że jest to mało dynamiczne. 215 plus. And I screamed it so loud. I killed this ball. I mean, it was such a perfect shot. And you can see it carries where it needs to. And it's chasing. And it's short at 466 yards. I znalazłbym jeszcze pewnie kilka innych odpowiedzi na to pytanie, więc teraz po prostu przedstawię Wam kilka faktów a propos tego, jak to serio wygląda. Pierwszy fakt. Golfiści grają około 4 godzin na polu golfowym. W trakcie tego przechodzą zazwyczaj 18 dołków. Mówimy tutaj o grupie ludzi, nie mówimy tutaj, że jedna osoba gra 4 godziny. W trakcie tych 18 dołków średnio golfista przechodzi między 15 a 18 km, może troszkę mniej, może troszkę więcej, w zależności od tego, jak prosto grasz, bo wiadomo, jak grasz po krzakach i chodzisz prawo-lewo, a nie prosto, no to będziesz chodził więcej kilometrów. W trakcie tego, ja osobiście, ponieważ łup pomaga mi w uprawianiu sportu, w trakcie rundy golfa spalam około 2500 kalorii w trakcie 4 godzin grania w golfa. I jeżeli chodzi o sport na świecie, to golf na poziomie amatorskim jest uprawiony przez najwięcej ludzi na świecie. Dosłownie nie ma sportu amatorskiego, żaden sport drużynowy, żaden inny sport indywidualny nie bije golfa na głowę. Golfa uprawia najwięcej ludzi na świecie i koniec, kropka. U nas w Polsce jest to trochę inaczej, ponieważ jest to dosyć jeszcze mocno stereotypowe i golf jest jeszcze w powijakach, więc dla porównania w golfa w Polsce gra 10 do 15 tysięcy ludzi, tak mniej więcej, pi razy drzwi, natomiast w Szwecji gra 500 tysięcy ludzi. Jest to dosyć mocno duża dysproporcja. Więc to tyle, jeżeli chodzi o takie same suche fakty, czyli idziemy do meritum mojego odcinka, czyli jak zacząć grać w golfa. Lecimy. Czego szukać na start? Więc wytłumaczę Wam teraz, jak w prosty sposób zacząć swoją przygodę z golfa, krok po kroku. Punkt pierwszy. Wchodzisz w Google, wchodzisz w wyszukiwarkę internetową i wpisujesz frazę driving range bądź strzelnica golfowa lub pole golfowe, to też jest taka opcja. Super. Znaleźć pierwszy, najbliższy obiekt golfowy bądź obiekt treningowy, gdzie możesz pojechać i spróbować swoich sił. Co dalej? Mając znaleziony obiekt, oczywiście trzeba się na nim pojawić, więc się nasuwa pytanie, czy potrzebuję wcześniej zadzwonić, umówić się, zarezerwować, czy po prostu mogę przejść z drogi i sobie pograć. Tak i nie. Tak, możesz przyjechać z drogi i przyjść sobie potrenować na obszarach treningowych. Natomiast jeżeli chciałbyś przyjść z drogi i zacząć grać na polu golfowym, to jest troszkę to bardziej skomplikowane z uwagi na to, że potrzeba mieć
uprawnienia, bądź po prostu umiejętności, żeby poradzić sobie na polu golfowym, ponieważ jeżeli ich nie będziecie mieli, no to tak zwana obsługa pola, czyli marszal, czyli osoba odpowiedzialna za kontrolę porządku na polu golfowym, po prostu was wyprosi z pola golfowego, ponieważ będziecie zaburzali kolejność gry, tempo gry, będziecie niszczyli pole golfowe i wiele różnych rzeczy. Na pierwszym kontakcie należy przyjechać na golfa i sobie zobaczyć, czy w ogóle wam się to podoba. Można wypożyczyć kije w recepcji, można wykupić sobie piłeczki treningowe, więc to nie jest jakby takie, że trzeba mieć dużo rzeczy na start, nie trzeba mieć nic na start. Wystarczy, że się pojawisz i możesz pójść sobie potrenować na driving range'u, możesz potrenować na putting greenie, na chipping greenie. Wszystkie te obszary treningowe, żebyście wiedzieli, jak one wyglądają, zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu. A propos driving range'u, w tych grach każdy obiekt w Polsce wygląda tak samo, jeżeli chodzi o strefy treningowe. Różnią się one po prostu polem golfowym, bo każde pole golfowe jest inne. Dobra, więc stricte do tematu filmu, czyli jak zacząć grać w golfa. Nie wydając milionów. Są cztery opcje, które wam dzisiaj przedstawię. Więc najprościej zadzwonić na starcie do recepcji pola golfowego, które wcześniej szukaliście, które jest w pobliżu, bądź obiektu treningowego. Następnie należy najlepiej zapytać o to, jakie formy zajęć dla początkujących oni mają. No i pani na recepcji może wam powiedzieć różne rzeczy. Ja wam powiem, jak to wygląda w wszystkim klubie golfowym, jeżeli chodzi o nasze formy start dla osób początkujących. Zacznijmy sobie od najbardziej chyba popularnej i najbardziej powszechnej, jeżeli chodzi o wszystkie kluby golfowe w Polsce, formę rozpoczęcia swojej przygody, czyli lekcje indywidualne z trenerem. Są to po prostu lekcje 1:1 plus masz trenera sam na sam. Jest on skupiony tylko i wyłącznie na tobie, przekazuje tylko i wyłącznie tobie wiedzę. Potencjalnie jesteś w stanie najszybciej i najwięcej się nauczyć i jest to związane niestety z tym, że troszkę więcej pieniędzy wydasz. Od razu, opcja numer 2. Są to lekcje grupowe. Też z trenerem, właściwie wszystkie zajęcia, o których będę mówił, są z trenerem, więc to jakby... Opcje zajęć grupowych plus jesteś znajomymi, trochę śmieszniej, trochę fajniej, trochę ciekawiej, trochę więcej rywalizacji, więc to też jest na pewno fajna forma. Dodatkowo plusem jest takim, że koszta lekcji się obniżają. Jedyny minus, który mogę znaleźć w tej formie rozpoczynania swojej przygody, jest taki, że trener po prostu nie będzie tylko i wyłącznie patrzył na ciebie, tylko będzie też patrzył na ludzi dookoła. Nie masz pełnej uwagi trenera w trakcie zajęć grupowych. Kropka. Opcja zajęć numer 3 to zajęcia otwarte. My w Tychach prowadzimy zajęcia w środę i w niedzielę. W środę od godziny 16 do 19 oraz w niedzielę od 9 do 12. Forma zajęć otwartych, nie przychodzisz, nie zapisujesz się w przypadku Tychów, może w przypadku innych klubów trzeba się zapisać, dlatego warto zapytać na recepcji o to, czy takie zajęcia otwarte dla początkujących są jakieś. I tam można sobie przyjść i zapoznać się z podstawami golfa. Plus, nie płacisz z reguły nic, bądź te koszty są bardzo niskie. Na minus, nie masz uwagi trenera, tak jak w przypadku zajęć grupowych, non-stop, tylko raz na jakiś czas. Dodatkowym minusem jeszcze oprócz tego jest to, że na takich zajęciach uczy się tylko i wyłącznie stricte takich bardzo mocnych podstaw. Nie wchodzi się za bardzo w dużo większe szczegóły machania kijem golfowym. Opcja numer 4. Najtańsza jest taka, że po prostu kontaktujesz się ze swoim znajomym, który gra w golfa. Słuchaj, zainteresowałem się sportem, bo widziałem Pawła, który opowiadał o golfie i stwierdziłem, że chcę zacząć grać i wtedy mówisz, czy jest w stanie cię zabrać na pole golfowe. On mówi, no jasne, pokażę ci golfika, będzie super. No i rzeczywiście, będzie super, będzie fajnie. Sprzęt, nie ma się tu martwić, bo ten kolega ma kije golfowe, bo gra w golfa. Plusy, spędzisz miło czas ze swoim znajomym, z którym może się dawno nie widziałeś, odnowisz kontakt. No ale chcesz też spędzić oczywiście miło czas, będziemy starać się je umilać. Punktem kolejnym jest to, jak się ubrać, ponieważ jest to bardzo często zadawane pytanie przez ludzi, którzy dzwonią i pytają się o start w klubie, na jakieś formy zajęć, więc jak się ubrać? Ubiór ma być jak najbardziej dla ciebie wygodny. Czy trzeba mieć polówkę? Nie. Nie trzeba mieć polówki, raczej t-shirt. Na start nie potrzebujesz mieć nic, co by było z garderoby golfisty. Więc czas. Ile czasu potrzebujesz na nauczenie się grania w golfa? Pytanie z serii trudnych, ponieważ nie ma powiedziane, że po 5 godzinach czy po 10 będziesz mało w ten sam sposób, a że po 40 będziesz mało dużo lepiej. Jest to bardzo dynamiczne i tutaj w zależności od predyspozycji danej osoby uczy ona się szybciej bądź wolniej. Oficjalnie kursy zajęć dla początkujących z reguły trwają od 5 do 10 godzin i w trakcie tych kursów uczysz się, masz do czynienia z każdym rodzajem strzału, który musisz umieć wykonać na polu golfowym. I oczywiście też podstawy etykiety i reguł, bo to jest też bardzo ważne. Więc odpowiadając na pytanie, czy po kursie zajęć dla początkujących będziesz potrafił grać golfa? Tak, na jakimś poziomie. Czy będziesz grał na poziomie satysfakcjonującym i takim, że będziesz sobie świetnie radził na polu golfowym? Raczej nie, ponieważ ten kurs jest za krótki, żeby móc sobie bardzo dobrze radzić na polu golfowym. Punkt następny. Co potrzebujesz mieć na start?
Więc na start nie potrzebujesz mieć zupełnie właściwie nic, zero. Czyli czy potrzebujesz mieć kije golfowe? Nie potrzebujesz mieć kijów golfowych. Czy potrzebujesz kupować piłki, kołki? Nie. To ma trener, jest przygotowany. Plus na obiekcie treningowym na driving range'u też odbijasz piłkami treningowymi, które są nasze, drivingowe. I to właściwie tyle. Potrzebujesz tylko się przyjść, pojawić, z dobrym humorem najlepiej, z otwartą głową i po prostu zacząć swoją przygodę. Jest to proste, łatwe, więc zapraszam na zajęcia otwarte, środy i niedzielę. Zapraszam na zajęcia grupowe, jeżeli masz rodzinkę, to zadzwoń do mnie, umówimy się na zajęcia grupowe. Jeżeli masz ochotę na zajęcia indywidualne, zadzwoń i umów się na zajęcia indywidualne. Przyjdź i zacznij grać w golfa. Dobra, więc teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Ile to wszystko kosztuje? Najtaniej? Oczywiście zaczniecie od zajęć otwartych, bezpłatnych, takie jak my na przykład w Tychach organizujemy, gdzie zapłacicie 0 za wypoczynienie kijów, 0 za piłki, 0 na start. Za pójście ze znajomym też raczej nie zapłacicie. Zajęcia grupowe i zajęcia indywidualne. Zajęcia indywidualne. W zależności od miasta, w którym gracie, ceny się troszkę wahają, ponieważ na Śląsku ceny są troszkę niższe, w Warszawie są zdecydowanie najwyższe w Polsce, więc ceny mogą odbiegać od 120, od 100 zł do 300 zł za godzinę za lekcje indywidualne z trenerem, z reguły 50 bądź 60 minutowe, to też zwróćcie uwagę. Zajęcia grupowe od 30 do 100 od osoby, w zależności w jak dużej grupie, więc czy golf jest drogi? Tak i nie. Pytanie, jak chcecie zacząć? Jeżeli chcielibyście kupować sprzęt, czy dużo zapłacicie na start, na zapis swój pierwszy set golfowy, czyli pełen zestaw kijów. Można kupić kije używane za kilkaset złotych na Olixie, Allegro. Dużo jest różnych ofert, dużo na grupach facebookowych jest ofert a propos sprzedaży kijów golfowych. Ja też zresztą w którymś z odcinku powiem o tym, jak dobierać sprzęt, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o sprzęt używany. Można też kupić kije nowe spółki, można kupić kije budżetowe, gdzie zapłacicie za cały set 14 kijów 1500, można też wydać kilka dobrych tysięcy na sam zestaw ironów, czyli 7 kijów. To wszystko zależy od tego, ile chcecie wydać i jak chcecie zacząć, więc tutaj nie ma zasady. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o podstawy tego, jak zacząć grać golfa. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie Wasze pytania odnośnie tego, jak zacząć, gdzie, co potrzebujecie szukać, co potrzebujecie mieć na start, ile to kosztuje. Mam nadzieję, że na to wszystko odpowiedziałem. Mam nadzieję, że zachęciłem Was również do rozpoczęcia swojej przygody z golfem i mam nadzieję, że widzimy się za niedługo na zajęciach grupowych, ogólnodostępnych bądź indywidualnych na driving range'u w Tychach. Dzięki, wielkie i na razie.